Jakby ktoś pytał, to niezłe jaja wyniknęły dzisiaj. Niezłe jaja wyniknęły, ponieważ pewnie niektórzy was wiedzą, którzy byli dzisiaj na streamie. To znaczy to, że zjawiła się jedna z osób odpowiedzialnych za KSP, dokładnie za moderowanie forum na KSP, to jest Kanki Monkey, czy jakoś ten desentennik się nazywał, no i miał pewne obiekcje do tego, czy mogę, czy nie mogę streamować KSP wersji 0.18, ten eksperymentalny prasowy build. Na szczęście porozmawialiśmy się, pogadaliśmy, pośmialiśmy się po angielsku na czacie i było całkiem zabawnie, przyjemnie. Całkiem zabawnie, ale wszystko skończyło się pozytywnie. Nikt nie ma żadnych raczej obiekcji do mnie za to, że streamuję KSP. No, inna kwestia, że staramy się nauczyć Skanki Mankeya jakichś polskich słów, ale to nie idzie zbyt pozytywnie nam. No ale dobra. Wróćmy do Kerbali. To była mała taka retrospekcja tego, co się dzisiaj działo. Wróćmy do Kerbali. Coś, na czym skończyliśmy, gdy zaczęła się ta cała afera z Skanki Monkey? Skoczyliśmy na tym, że Frania, próbowaliśmy wysłać Franię w kosmos. Nie, no nie do końca w ten sposób. Staraliśmy się zrobić z Franią porządek. Wróćmy do Frani. Tutaj niezły syf się powoli robi, no ale jakoś to przeżyjemy, jakoś to ogarniemy. Jak mówiłem, no nie ma problemu ze streamowaniem, przynajmniej w moim wypadku KSP 0.18. Jak napisał mi Skanki Monkey, ja gdzieś w ogóle wyczytałem dzisiaj, że na całym świecie 10 osób dostało pozwolenie na pokazywanie tej wersji. Jestem jedną z tych 10 osób, nawet nie wiecie, jak czuję się dumny i happy. No, okej, teraz pozdrowienia dla The Skanki Monkeya. Skanki Monkey, The Skanki Monkey, if you hear me, best wishes for you. Cheers. Okej, dobra. Skończę z moją tandetną angielszczyzną, która jest tandetna, delikatnie rzecz ujmując. I tak, udałoby się w końcu rozdzielić. Rozdzielmy się. Perfect English na czacie piszą. Ja wiem, że mój English nie jest idealny. O Jezus. Talama Woźniu nawet nie dostał, pisze Unbelievable. Naprawdę Woźniu nie dostał? On pisał, że dostał. On chyba dostał te Kerbale, albo ja już sam nic nie wiem, naprawdę. Moskit Lama, sam jesteś Lama Wacuś. Dobra, stwórzmy w końcu tą stację kosmiczną, bo to się robią niezłe jaja. Gwiezdne jaja, bym powiedział. Rozłączmy. Bardzo ładnie. Dobra, to teraz obróćmy to, tak żeby to miało jakieś ręce i nogi. Kamera jest dziwna. O, właśnie, taką kamerę chciałem ustawić. Okej. Tylko tak, jest taki mały problem. Jakby to zrobić? Jakby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, bo teraz to chwilowo niezłe jaja wyszły. A jak on na przykład zaczął się obracać, to czy jakoś mój środek ciężkości się zmieni? Nie, nie zmieni się, więc jest tak czy siak lipa. Woziu cię hejcił za to, że masz, a teraz gra jakieś głupie gry z X-Klocka, więc muszę tutaj oglądać Kerbale. Miło cię widzieć, słyszeć i czytać Unbelievable. Woziu to troli zazdrosny. A proszę. Woziu jest zazdrosnym trolem, jaka szkoda. Dobra, nasza stacja kosmiczna. Teraz z tego, co już wyczytałem, Skanki Monkey pisał, że to jest znany bóg, że z tą nazwą, więc wystarczy, że on, no to jest po prostu znany bóg i trzeba jakoś to przeżyć. To niestety to nie działa, więc spróbuję zapisać i załadować zaraz grę i mam nadzieję, że to nam się zrobi. Złośnik z tego wązaja, no złośnik i to straszny złośnik. Ktoś coś mi pisze, że odpisz wązajowi, czyli to wązaja, ale nie mam co mu odpisywać, przecież on mi nic nie pisał, więc co mam mu odpisać. Dobra, no i nasza... Ej, no fajnie, nasza stacja sobie tutaj już lata w kosmosie. Ja niestety nie mam żadnej możliwości kontroli tej części, co w sumie niezbytnio nie cieszy. Więc spróbujmy zrobić dość karkołomny manewr, tylko wpierw sprawdzę, jak się miewa ten nasz statek. Open shield. Uhu! Niezłe jaja. Dobry towar. Możemy chować i otwierać. Chować i otwierać. Chować
i otwierać naszą osłonę. Dobra rzecz, naprawdę dobra, dobra rzecz. I teraz tak, chciałbym wam jeszcze pokazać kilka rzeczy. Moskit, zobacz nową planetę. Gdzieś tam jest jakaś nowa, znaczy nowej planety chyba jako tako nie ma. Są nowe księżyce z tego co rozumiem, czy się mylę? Jest Moho, jest Ewa, jest Duna, a jest Dres. O Jezus, Dres jest. Ciekawe, czy nam łomot spuści. O cholera. O cholera, jasna. No to srogo. A to jest bardziej planetoida z tego, co widzę. To jest przerośnięta planetoida. Przerośnięta planeta kaurowata z tego, co się... z tego, co ogarniam. JP od razu, tak, tak, tak. Dobra, wracamy na franie. Jest Ceres. Aha, okej, okay. Polecimy na Dres. Ej, what the... Aha, to jest ta nasza stara rakieta. Dobra, luzik. To jest nasza stara... Myślałem, że coś się złego stało tutaj. To była po prostu nasza stara rakieta, luzik. Uff, myślałem, że coś złego się stało. Jakiś mod kasuje mi wiadomości. Lol, kogoś boli dupa. Kto tak kasuje? Przyznać się, który mod... Który mod mi chce podpaść? Ewentualnie niech się wytłumaczy. Wąziu się pyta, czemu nie odpisujesz, ale na co nie odpisuję, bo nie rozumiem. Nie rozumiem, na co nie odpisuję do końca. Nic tu nigdzie nie mam, ani na Twitchu, ani nigdzie. Wstawił zdjęcie gołego faceta z chomikiem. Aha, dobra. To jest jakiś tam powód na zbanowanie. Okej. Dobra, jak mówiłem, teraz chcę zrobić bezpieczny manewr. Tylko tak, żeby go zrobić, muszę się troszeczkę przygotować. Kurde, trochę tu się ciasno zrobiło. No tak, tego manewru wizytera nie przeprowadzę. Raczej tego manewru nie przeprowadzę, o dziwo. Chyba, że... Da radę to jakoś zaznaczyć, bo wiem, że będzie, że jest możliwość zaznaczania... Jak to się robiło? Docking? Może to docking było? Tak, dobra, to trzeba było wziąć menu dockingu i dopiero wtedy to działa. Dobra. I teraz mam zaznaczone. Dobra, czemu to się dzieje? Czemu nie mogę się obrócić? Co jest 5? Pytanie, czemu nie mogę się obrócić naszym pojazdem? Tu się dzieje coś dziwnego. Staging. Co jest nie tak? Aha, dobra, teraz mogę. Ale czemu wcześniej nie mogłem? Takie pytanie. Może to działa tylko na RCS-y. A możliwe, możliwe, że to trzeba mieć RCS-y. A to jest całkiem sensowne. Całkiem sensownie. W sumie to ma nawet sens jakiś. Ma nawet jakiś sens, bo jak na przykład nie mamy RCS-ów. Ale to trochę dziwnie działa. Dobra, to będziemy musieli stworzyć jakąś... Aha. Dobra, bo to działa mniej więcej w ten sposób, że... Teraz możemy sobie znaczyć jakiś obiekt na naszą... możemy znaczyć sobie jakiś obiekt jako nasz cel, jako jaki nasz target. I gra będzie w ten sposób działać, że będzie nas do niego kierowała, nakierowywała. I przy okazji pokaże, gdzie będzie mieć punkt styczności. W tym miejscu będzie mieć, z tego co rozumiem, punkt styczności. Tylko tak w sumie widzę, troszeczkę szaleje, bo mam zbyt idealną orbitę i gra nie najlepiej to wtedy znosi. I tak, czyli w tym miejscu rozpocznie się przybliżanie się do naszego obiektu, a w tym miejscu się skończy przybliżanie do frani. Ale dobra, jako że chciałbym zrobić coś takiego, że chciałbym się do tam zbliżyć, kurde. O, bardzo ładny widok, przynajmniej teraz na pewno tam trafię. Chciałbym się tam zbliżyć. Ten musi nie działa w ogóle? Działa w ogóle ten mój silnik? Takie głupie pytanie. Działa. Wow, przesadziłem trochę.
Hamuj, 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 Houston, hamuj! Hamuj, Houston! Dobra, wyhamowaliśmy jakoś. Szału nie ma. I teraz tak, musimy do naszego obiektu się zbliżyć. Czy to jest... Nie, w tą stronę to my się oddalamy. Dobra. Jak zaznaczymy nasz obiekt, jako ten, do którego chcielibyśmy podlecieć, to on wtedy... Mamy wtedy zamienione te tutaj te znaczki, które teraz służą na to, że w którą stronę mamy przybliżyć się, a w którą oddalić do naszego obiektu. To jest dobra rzecz. Okej. I dobra, teraz się do niego zbliżamy, podejrzewam. Czyli takie są moje podejrzenia. Nie jestem do końca pewien. Czy tam The Skunk Monkey jeszcze jest? The Skunk Monkey... Chyba go już nie ma, bo gdzieś zniknął w tym zalewie spamu. Dobra, zbliżamy się do naszego obiektu, którym jest frania z prędkością 3 metrów na sekundę. Więc jest to całkiem okej prędkość, wydaje mi się, że nie ma co kombinować. Wypadałoby zaraz zwolnić. Przydałoby się z przodu kurczę silniki manewrowe, dzięki którym moglibyśmy zwolnić. Szczerze powiedziawszy, bo tak to jest to dosyć ciężkie. Okej, musimy trochę zwolnić. Okej. I teraz jakoś trzeba się do tego obiektu kurde przybliżyć. Tylko zanim do niego przybliżymy się, przełączmy się. Z tego względu, że nasza frania trochę się obraca. Chyba, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Albo się nie obraca. W ogóle czemu nie rozsunąłem naszych... Czemu nie rozsunąłem naszych panelów słonecznych? To jest pytanie. To jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale wypadałoby na nie... na nie jakoś zareagować. Okej. Nie obraca się? Nie obraca się. Jako tako jest stabilny. Więc jest dobrze. I fajny jest patent taki, że niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się nasz statek, nasza stacja, nasz jakikolwiek obiekt w kosmosie, co tam się dzieje? To widzę, że na czacie jest The Skunk Monkey. Czekajcie, bo tam coś się dzieje. Może to jakiś XPDXTV. To jakiś chyba troll mi się wydaje, nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, wracając. Jezus, telefon. Jezus, heja! Śmierdząca heja mi słała SMS-a. Na czym ja skończyłem? Aha, że panele słoneczne odwracają się w kierunku do słońca. Czyli jak mamy teraz w tą kierunku, to one są odwrócone no, w kierunku do słońca. Teraz obróćmy się. Zobaczycie, że te panele powinny się... powinny skorygować swoje ustawienia. Może jakieś trochę bardziej gwałtowne. Jakaś bardziej gwałtowna zmiana. O! Tutaj akurat może teraz nie widać, ale one dostosowują swój kąt. Jesteśmy w jakimś sensie, jakimś stopniu kąt nachylenia właśnie w stronę słońca, o ile oczywiście to słońce jest dostępne, bo nie zawsze na przykład jak jesteśmy po ciemnej stronie planety, nie zawsze jest ono widoczne, wiadomo, nie? No. Dobra, więc przełączmy się teraz na ten nasz obiekt. Namierzmy sobie naszą stację kosmiczną. Jak ja to robiłem teraz? Jak ja to teraz zrobiłem? Set as target. O! Dobra. Namierzyliśmy. No i dobra. Teraz musimy tylko w tym kierunku. I tu mamy fajną rzecz, bo jest taka zmiana, że... O, nie w tym kierunku widzę. Jest taka zmiana, że teraz ta prędkość, którą mamy tu podaną, jest prędkością względną. Czy prędkością względem obiektu, który namierzyliśmy, którym właśnie w tym momencie jest nasza frania. Fajna rzecz, naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest dobra rzecz, która pozwoli w przyszłości planować dużo, dużo rzeczy. Nie masz uprawnień do streamowania 0.18. Oczywiście, że mam uprawnienia. Były małe obiekcje do tego, czy mam te uprawnienia, czy też nie, ale już wszystko się wyjaśniło. Teraz tylko widzę, że to... tylko jedną rzecz, taką, że przydałoby się RCS-y.
przydałby się RCS-y, kurde, felas. Z tego względu, że nawet nie mam jak zbytnio modyfikować ten nasz lot, więc tak czy siak to w tym momencie nie ma większego sensu, coś czuję. Choć mogę spróbować, nie powiem, że nie. Spróbujmy. Spróbujmy lekko jeszcze podlecieć. Zwolnijmy. Trzeba jeszcze trochę zwolnić. Jezu, zawiesiło się. Mój Boże, no! No! Moski, spraw skrzynkę na YouTube, bo ci usłyszałem wiadomość. Ja tu nic nie widzę, żeby coś przyszło. No nie, no zawiesiło się, cholera jasna. Aaaa, god damn it. No trudno. Odpalmy jeszcze raz. Odpalmy jeszcze raz. A, zdarza się i tak, niestety. Staram się teraz nie czytać czatu, bo tam ludzie nieźle trolują. Ale jak mówiłem, była niezła zadyma, gdy wszedł właśnie ten moderator, administrator z forum. Wszedł ten administrator z forum i... No nie będę kłamał, miałem małego Pietra, bo nie chciałem zrobić niczego złego, co by działało jakoś tam przeciwko twórcom Kerbali, bo ja naprawdę kocham Kerbale i wszyscy wiem, że tak naprawdę kochamy te Kerbale, bo to są cudowne stworzonka, a gra z nim jest po prostu przegenialna i to, co ci ludzie ze składu, z meksykańskiego studia skład tworzą, to jest po prostu cud na ziemi, naprawdę. Ta gra jest przecudowna. Aż dziw bierze, że ktoś wcześniej na coś, może nie do końca nie takiego, ale coś podobnego nie wpadł, naprawdę. A, dobra, stwórzmy może statek, który pozwoli nam zadokować do tej naszej stacji. Chyba przeczuwam, że raczej nie mielibyście nic przeciwko. Komu streama zawiesiło? Nie no, stream działa. Stream leci. Byłeś, wiem, że był program Orbiter. Tak, 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 był Orbiter, ale to była w ogóle inna para kaloszy. To nie była... To była bardziej symulacja, nie gra. I to taka symulacja, która była mało rozrywkowa. Naprawdę. Dobra, zobaczmy może te nowe... statki, które stworzyli deweloperzy. Może któreś z nim damy radę dolecieć dolecieć do stacji. Statek zasilany napędem jonowym. Ciekawe, mały, ale ładny. Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. To jest statek z napędem jonowym, jakby ktoś pytał. To się nadaje na taką jakby satelitę albo jakąś probę. Prawdę powiedziawszy. No, to tam dalej. Kerbar X był, Orbiter 1A był, Space Station Call. O. O. W sumie mogłem tego użyć. Mogłem tego użyć, gdy zaczynaliśmy naszą zabawę. No, już trochę za późno z tego, co widzę. Ale też bardzo fajne, bardzo ładne, przyjemne dla oka, nie ma co narzekać. To jest satelita, tak. Suicide to jest nasz projekt, Super Heavy Lander to jest tamten, Tool Stage Lander to chyba też jest... ich projekt. Tak, to jest ich też projekt. To już było wcześniej. Czy jest jakaś część, która pozwoli nam wyjść w kosmos? Nie ma. To nie wyniesie nas w kosmos, niestety. Więc musimy stworzyć własny projekt. Musimy stworzyć własny projekt, który pozwoli nam zadokować do stacji kosmicznej. Tylko tak, widzę, że jedna rzecz. To może być... Potrzebujemy większego statku. No, większego statku potrzebujemy z tego względu, znaczy większej tej kapsuły, z tego względu, że... Z tego względu, że właśnie tam mamy dwa mocowania, mamy małe mocowanie i mamy duże mocowanie. To jest normalne wielkości mocowanie, które jest tylko osłonięte... Czemu nie mogę? Widzicie, to jest normalne, a to jest to mniejsze mocowanie, do którego wchodzi właśnie te... mniejszy rozmiar, więc musimy zastosować niestety to duże, bo raczej nie miałbym ochoty tyłem wlatywać do naszej stacji. Ach, co jest w prawym górnym logu? Dodaj... Co jest w prawym górnym logu? Dodali jakiegoś Kerbala Mutanta w 018. Hello! Hello! Kerbal X dobrze wynosi. Jest tam Kerbal X? Zara, jest tu coś, przepraszam was bardzo, jest tu coś. A, dobra, może być i tak.
Tylko zamiast tutaj, zamiast spadochronu, damy stację do dokowania i z kolei zamiast... I damy trzy... Czemu nie mogę? Ej, co jest? No nie, no zmienili to trochę, dobra. Damy trzy spadochrony tutaj. Powinno być dobrze. Podejrzewam, że będzie raczej dobrze. Znaczy nie powinno być problemów. Oby. No i dobra, i to powinno nas w sumie bez jakichś większych problemów wynieść. Kerbal X to jest moja wersja Kerbal X-u. Coś na wzór Saturn 5 Skylab. A no w sumie tak, no coś w tym jest. Nazwij go Kerbal Kaput. A, zobacz, o właśnie, RCS-y, są RCS-y? Nie ma RCS-ów, moi drodzy, to już jest niedobrze. To już jest zła wiadomość, więc musimy RCS-y zamontować. Tylko gdzie my te RCS-y zamontujemy, cholera jasna? To jest pytanie. Dodaj do tego jeszcze panele słoneczne. Nie, to nie ma sensu paneli słonecznych dodawać, naprawdę. Ale RCS-y się przydadzą, zdecydowanie się przydadzą RCS tutaj. Tylko gdzie są te RCS-y? W jakiej zakładce? Przeczytałem, że w napędzie. Tak, w napędzie są RCS-y. Z tego co widziałem, właśnie, są tu też RCS-y takie, które możemy z boku szczepić. W sumie chyba z tego skorzystamy, coś czuję. Ile to ma, jaki to ma... Okej. Okay. Teraz tylko te RCS-y silniczki. One były gdzie? Tutaj. Aha, tak nie mogę, no tak. No przecież. Jak żeby to tak. No i dobra, i to mam nadzieję, że pozwoli nam jakoś manewrować w kosmosie, prawdopodobnie. Takie są nadzieje, a wiecie, jak coś mówi o nadziei, nie? No, więc właśnie. Zamontowało się? No tak... Kurde, gdzie to można zamontować? W jakimś sensownym miejscu. Tu... Tu już nie. A dlaczego? Aha, bo są nóżki. No tak, no przecież. No przecież. Jak żeby inaczej? Tutaj nie za bardzo. Pewnie tutaj może zamontować, ale jednak... Nie za bardzo. Dobra, takie coś powinno wystarczyć. Zostałem nagle jakiś Expeditivi, czy jakoś tak, jakieś niezłe jaja są. The Skunk Monkey coś tam pisze. Ciekawe. Ojejku, w złym miejscu RCS. Ewidentnie, no to jednak nie pasuje tutaj. Niestety, nie za bardzo. Nie za bardzo, kurde. Ale tu już pasuje, o, tu już niczemu nie przeszkadza, dobra. Ludzi, możemy save'ować i wynieść go na orbitę, o ile o niczym nie zapomniałem. Moskicie sasa daj, sas jest, nie ma sasa. Nie ma sasu. To jest olbrzymia niedogodność, na którą musimy coś zaradzić. Oj, możemy dać jeszcze jedne silniczki. Tylko tak, skoro jak daliśmy tutaj SAS... No właśnie. Trzeba dać jeszcze jedno... Jeszcze ze dwie drabinki. Okej. Okay. Tylko tak, no bardzo ładnie mi to wyszło, nie sądzicie? Jak dałem ośmiokrotną symetrię. Dobra. Teraz powinno być dobrze. Moskit, może ciszej muzykę, a głośniej ty. Znaczy, dobra, muzyka zaraz się skończy. Wybaczcie, wiedziałem, że tak głośna jest muzyka. Who are you and how you did get 0.18? Replying in English. Jezus, Asmodeus, ty w ogóle w trolu niedobry. Trolu niedobry. Normalnie dostałem. To jest wersja prasowa. Jezus Maria. Proste, jasne i klarowne.
Ech, już mi po prostu głos siada po tych 3 godzinach, nie, 2,5 ponad godzinach streamowania. Santa gave him. Dobra, to spróbujmy dotrzeć do tej naszej stacji. Tylko zaraz, gdzie ona jest? Gdzie ona się znajduje? Tu jest ten nasz statek, Shock 1. Więc tak, potrzebujemy... Dobra, jakoś tam sobie spokojnie wtedy już teraz nadgonimy. Bo chciałem, żebyśmy nie musieli jakoś specjalnie nadganiać ten nasz projekt, więc dobrze by było, gdyby on byłby w miarę blisko nad nami, że tak to ujmę. Dobra, 3, 2, 1, zapłon. Może jaki fail. Mały fail był, ale już dobra, już lecimy, już jest dobrze, już jest gites. Oby tylko te sasy na coś się przydały. Ja w ogóle mam tego paliwa tutaj, takie jest pytanie. No nie za dużo, szczerze powiedziawszy, muszę wam przyznać, że nie za dużo, ale powinno starczyć. Powinno starczyć. Dobra, tu wiesz, że to jest te sekwencyjne startowanie, tam asymetryczne, kto woli. Ale dobra, będzie dobrze. Powinniśmy dać radę tym dolecić do orbity, wydaje mi się. Poczytaj później o fazowaniu orbit, orbit phasing. No, postaram się potem o tym poczytać. O, tam widzę, że ktoś podesłał link do... w jakiś tam... Aha, dobra, XPD... X... Widziałem, że skądś znam ten nick. XPD XTV to jest osoba, która streamuje Kerbale także, więc bądźcie grzeczni dla niego. Tak, takie jaja, moi drodzy, wyszły. Okej, póki nie zostanę powiadomiony inaczej, mam pozwolenie na spływanie tego. Dzięki, skanki. Dobra, co ja zrobiłem? Nie wiem, czemu... Boże, jedyny, włączyłem gaz. Boże, jedyny. Jaki fail. Stream bez faila to nie jest stream, jak to się mawia, nie? No więc właśnie. Dobra, kończy nam się paliwo. Powoli. Ale tylko powoli. To nie jest dobra rzecz, prawdę powiedziawszy. Ale chyba starczy nam na osiągnięcie orbity. Boże, jestem tak rozkojarzony przez ten czat. Przez to, co się działo ostatnio. Kiepsko to widzę. Więc raczej daleko o tym nie dolecimy, ale orbitę osiągniemy, bo to jeszcze tutaj mamy paliwo, trzeba pamiętać. Że jeszcze paliwo jest tutaj. O tym nie można zapominać. Więc jest dobrze. Będzie dobrze, moi drodzy. Musi być, to ma być źle. Nie, dobra, trochę podgłośnie Kerbala, bo teraz dużo się nie dzieje, a jest dość cicho. Dobra, to możemy odłączyć. I odpalmy ten nasz mały zapłon. Tylko tak, kiedy to będzie najlepiej osiągnąć? Jeszcze teraz musimy troszeczkę do góry podlecieć. No, lećże, leć. Leć, mój drogi, leć. Hen, hen, daleko. O, zaraz, tu jest orbita tego, dobra. To tu ustawmy. Franie ustawmy jako target. Dobra, jest ta Frania jako target, co mnie bardzo cieszy, więc musimy... Descending node. Kuźwa, co to jest? Nie mam pojęcia. Muszę podszkolić się z mojego angielskiego, astronomicznego angielskiego, szczerze powiedziawszy, bo nie jest nim najlepiej, jakby ktoś pytał. Potrzebujemy 174 km. No, przyspieszaj. Paliwa powinno nam spokojnie starczyć, wydaje mi się. Raczej nie powinno być z tym problemów. O, zaraz mamy jakieś bliskie spotkanie. I teraz tak, żeby mieć takie na bankowe bliskie spotkanie trzeciego stopnia z... ciekawe. O, coś takiego z tego, co widzę. O, i mamy bliskie spotkanie.
Mówiłem, któryś z tych musi się ze sobą spiknąć. Te dwa punkty muszą się ze sobą spiknąć. Wtedy mam pewność, że będziemy mieć kontakt. Moskit, paliwa jest aż nadto. Nie no, paliwa nam chyba starczy. Chyba to nie powinien być problem w tym momencie. No i tak, spika to się czy nie spika? No już prawie. Jest. O, nawet trochę przesadziłem, a to nie szkodzi. To potem sobie to jeszcze skorygujemy. Dobra, przyspieszmy czas. Przy dobrych wiatrach spikniemy się z naszą franią i się wypierzemy. Haha. Descending note. Kurde, nie do końca czaję, na jakiej zasadzie to działa. Muszę to jeszcze obczaić sobie. Dobra, i to by wypadało, aby rozpocząć nasz manewr. Dobra, więc trochę skopałem. Tak całkiem konkretnie, kurde. Muszę tak, zrobić manewr. Kurde, trochę to skopałem. Bo to najpierw zrobimy takie coś, że... Dobra, to mam niezłą rozkminę. Dobra, najpierw potrzebujemy zwiększyć naszą orbitę, to jest podstawa. To jest po prostu podstawa w tym momencie. Potrzebujemy, aby ona miała te 174 km. Bo to niezłe jaja coś czuję. Dobra, widzę, że to już skopałem. Już teraz. Jak to mogę naprawić? To jest teraz takie pytanie. No, potrzebuję 174 km w najniższym punkcie. A potem pomyślimy, co dalej. Ile tam jest? 144 km. Jeszcze trochę. 147. Frania jest na 174. Ja widzę, że to raczej nie ma racji bytu. Dobra, niezła lipa wyszła. Moi drodzy, niezła lipa. Musimy chyba to powtórzyć. Widzę, że tam ludzie zaczynają przychodzić nie wiadomo skąd po to. Nasze kerbalki. To mnie w sumie cieszy. Czy to nie jest twój rekord oglądających? A nie wiem, ile jest osób, więc możecie mi wytłumaczyć. Ile jest teraz osób, bo nawet nie wiem, 232 z tego co widzę, więc szału nie ma. Dobra, wiecie co? Zrobimy to od początku, bo to jedna niezła lipa wyszła w tym momencie. Tak to zagmatwałem, że niezła lipa wyszła. Stworzymy coś własnego, co będzie miało dużo mocy i bez problemu osiągnie to, co będziemy chcieli, bo to jest dobry projekt, ale za słaby, jak dla mojej możliwości pilotażu. Więc potrzebujemy czegoś mocniejszego. Potrzebujemy czegoś naprawdę mocniejszego. I okej, w takim wypadku tak. Pyk. I pyk. Trochę może przyciszę. I pyk. Dobra. Daj z jonowym. Nie, z jonowym będzie za... Nie, za słaby on będzie. To będzie porażka. Będzie porażka z jonowym, przeczuwam. Dobra, to będzie potrzebne. I to. Okej, okay, takie coś. I będzie potrzebny do dokowania przyrząd, który jest tutaj. No dajesz. Damy 3 spadochrony, one powinny w zupełności nas uchronić, jakbyśmy chcieli powrócić na Kerbin. Co tam się dzieje na tym czacie. Ja nie ogarniam kompletnie. Wybaczcie, że nie czytam tego czatu, ale kompletnie nie ogarniam. O, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Skąd ma 0.18? Ja też chcę. Ja mam oficjalnie od deweloperów. Dali mi, bo powiedziałem, że jestem fajny hop i postanowili się ze mną podzielić. I taka jest tak naprawdę tajemnica tegoż... mojej po prostu wersji Kerbali. Dobra, zrobimy tak, damy to. Nie to. Damy tak.
Zróbmy tak i tak. I damy teraz te silniki. Ej, w ogóle nie, jeszcze lepszy plan mam. Weźmiemy naszego Suicide'a. To będzie szybsze. Weźmiemy naszego Suicide'a. Po prostu usuniemy zbędny... O właśnie, tutaj zbędny... Zbędną część ze stacją. O, i mamy gotowy, ładny... Gotowy, ładny projekt, który bez problemu wyleci w kosmos i będzie mógł dokować. Tylko musimy pamiętać, żeby dodać teraz sasy, nie sasy, tylko RCS-y, przepraszam, RCS-y potrzebujemy. Więc tak, tak. I dajmy zbiornik z RCS-ami. Tylko przyda się jakiś taki, mamy ten duży w sumie, co będziemy sobie żałować. I tak pozbyliśmy się znacznej masy, więc nie ma co sobie tutaj teraz żałować. Spoko, dałem RCS-y. Wąziu płacze, że mu nie dali. Ej, naprawdę wąziowi nie dali? Moskito ogol się. Naprawdę wąziowi nie dali? Spoko, no to można się do niego odezwać. Chociaż będę trochę wredny, się nie odezwę. Ach. Moski, czy w KSP 018 są bezzałogowce? Z tego co widziałem, chyba nie. Chociaż może jak tak na przykład... Zaraz, wiecie co, sprawdzimy coś. Zanim ruszymy, chciałbym sprawdzić, czy na przykład jak teraz zamontuję tą dużą część, tą mniejszą część, czy tam... Część będzie załogowa czy bezzałogowa? To jest dobre pytanie. Hej Moskit, czy działają statki z 017? Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. Moskit poleci. Poleci, poleci. SMS? Ja nic od wozia, nic nie mam żadnego SMS-a. Dobra, a więc ile mamy pojazdów? Mamy tylko... O! Dobra, czyli tak, są w 018 też bezzałogowe, trochę to się trzęsie, są też bezzałogowe statki. Po prostu mamy teraz, możemy zamontować dowolną kapsułę i przyczepić ją do naszego pojazdu i ona będzie wtedy bezzałogowa. Czyli misje ratunkowe teraz będą masakrycznie proste. Przynajmniej jeśli chodzi o planowanie, bo gorzej jest ich wykonania. Boże, krew zalewa. Trudno, shit happens. Shit happens. Może na Skype mi coś pisał? Zobaczmy, odpalę Skype'a, to może chwilę potrwać. Wąziu cię obraża, Wąziu jest głupi. Wróćmy do RCS-ów. RCS-y, dajmy dużo, dużo RCS-ów. Bez RCS-ów ani róż. Jezus Maryja, Skype głupi. Głupi, głupi Skype. Moskit, masz bana u Wązia. No trudno, shit happens. Wąziu słabo się stara, to nie dostał własnej kopii. No... Czemu to nie chce się umieścić? Co jest 5? To, że nie mogę w jednej linii zamontować... Ciekawe. Ciekawe rzeczy mi tu opowiadają. Nie, no nie mogę. No i nichuchu, nie mogę tego zamontować. A dlaczego, to wam nie powiem. No dobra, niech będzie i tak. Mi to tam w sumie troszeczkę zwisa. Moskit, pobiłeś rekord widzów. Wow, 444 widzów. 444 widzów. O mój Boże. Witam was wszystkich razem. 500 widzów tam ludzie piszą. Ło, siema. Zaczynam się lekko stresować. Czyli muszę teraz się postarać, żeby to wyszło, nie? Bo jak się nie postaram i nie wyjdzie, to będzie niezły fail na... Będzie niezły fail na wizji. Dobra, jeżeli się nie mylę, to teraz to wszystko powinno być dobrze zaplanowane i powinniśmy spokojnie dolecieć do naszej stacji kosmicznej Frani. Wszyscy od Wązia przyszli. No bardzo możliwe. No bardzo możliwe. Moskitku... Boże, co jest 5? Bananie, niedobry. Moskit ma debiut z kamerką. No to nie jest... Uczesałby się. Ja jestem... Właśnie w tym cały problem, że ja jestem uczesany. O kur! Dobra, fail na początku. Widzę, o jednej rzeczy nie pomyślałem. To znaczy nie pomyślałem o trzymaniu z boku, które zdecydowanie by się tu przydało. Okej, dobra, teraz jest dobrze. Okej, safe, jeszcze raz spróbujmy.
Dobra, podejście już nie wiem które, ale teraz będzie dobrze, musi być. Musi być dobrze, co ma być źle? Houston, odpalamy! To jest jeden z najfajniejszych momentów w Kerbal Space Program, czyli moment odpalenia naszej rakiety i zobaczenia, czy ona sobie radzi w warunkach, do których ją przygotowaliśmy. Ta gra jest głupia jak wąża trampki. Nie, ona jest tak fajna, jak tak bardzo jak wąża trampki śmierdzą. A, dobra, jakby ktoś nie wiedział, to tylko powiem, że powiedzmy, że założeniem tej rakiety jest to, że ona... Zaraz wam tłumaczę, zaraz. Okej, dobra. Plan jest taki, że one te zbiorniki są tak połączone, że one spalają paliwo tylko z dwóch zbiorników naraz, które są dookoła. Jednak wszystkie silniki się palą, więc to pozwala zaoszczędzić na mocy i na masie tak naprawdę. Jezus, Skunk Monkey idzie. O, bye Skunk Monkey. We love you in Poland. Tak, Skunk Monkey, by ktoś nie wiedział, to jest jeden z administratorów na forum KSP, który do nas tutaj zawitał, który zrobił małą zadymę, ale całkiem zabawnie to wyszło, to co tam się działo, ale no cóż, różnie to bywa. Dobra. Teraz trzeba będzie osiągnąć orbitę. Widzę, że idzie nam całkiem nie najgorzej. Głównie dlatego, że jak mówię, nie mamy teraz takiego obciążenia jak wcześniej. Jezus, co tu się dzieje? Chyba trzeba tych się pozbyć. Jezus, nie kręć się! Zabraniam ci się kręcić, rakieto niedobra, i zabraniam ci tak schodzić z kursu. Wrednie. Jak tam nasza orbita? Powoli rośnie, co mnie bardzo cieszy, więc teraz tak, teraz opuścimy się trochę w dół. No a trochę się rakieta przegrzewa, więc ją zmierzmy trochę moc. Z tego co widzę, trochę zmienili też system odpowiadający za generowanie ciepła w Kerbalach, bo teraz te części o wiele szybciej się nagrzewają. Szkoda, że nie ma 360p, ktoś pisze. No niestety, no nie można mieć tak naprawdę wszystkiego. Ja niestety nie mam partnerstwa, więc nie mam możliwości zmieniania, znaczy ustawiania, znaczy w ogóle nie mam po prostu możliwości na moim kanale, nie mam możliwości ingerowania w tego typu rzeczy. Ile już Kerbali uśmierciłeś dzisiaj? Pyta się najnieprzewidywalniejszy. O Jezus, nie pytaj, sam nie chcę wiedzieć, O, bardzo ładny topik widzę, ktoś ustawił, twardy, bardzo miły. I dobra, ustawmy teraz Franię jako nasz target. Okej, okay. Franię ustawiliśmy jako nasz target, nie szok, Franię. Chcę Franię niż szoka, co jest 5? Okej, okay. Dobra, bo tutaj trochę zacząłem przeginać. Czemu nie mogę wybrać Frani? O, dobra, jest target Frania. Okej. Okay. Tylko teraz tak, pytanie, co to jest ten descending node? Kurde, żebym ja to wiedział. Żebym to wiedział, co to znaczy, bo naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Zaraz, czemu nie mogę ruszyć naszą rakietą? Aha, bo to jest ciężka kobyła, więc się nie dziwię, że nie mogę ruszyć. Okej, okay, musimy teraz zrównać nasze orbity z orbitą Frani i potem pomyślimy, co dalej. Dobra. Teraz potrzebuję trochę przyspieszyć czas. Aby ta nasza orbita, czy ona jest trochę z daleka. A to jest... Ktoś tu pisze, że to jest oś inklinacji. Nie wiem, co to jest oś inklinacji, ale okej. Okay. Punkt, od którego odległość między orbitami się zmniejsza. Okej. Okay. Znaczy to jest trochę dziwne, nie? Jak dla mnie, szczerze powiedziawszy. Do końca ogarniam. Widzę, że tutaj nasze orbity, znaczy moja orbita trochę schodzi z orbity Frani, więc to będzie zaraz trzeba jakoś ogarnąć. Będziemy potrzebowali, w którym tam punkcie się dokładnie robi. Kiedy te punkty nasze... Aha, dobra, to jest ten punkt. Dobra, czaję. To jest punkt, w którym
spikają się nasze orbity, że są na tej samej płaszczyźnie. Zobacz, czyli teraz jak chciałbym na przykład, żeby ta nasza orbita się podwyższyła, to tak muszę zrobić. I co, jest równa? No jest prawie równa. I... No i dobra, powinno być dobrze. To powinno być dobrze. Prawdopodobnie, tak podejrzewam. Dobra, to w takim wypadku teraz potrzebuję ogarnąć, w którą to będzie stronę. No wyłączę się mapo. W którą to będzie teraz stronę? W którą będę stronę musiał polecieć, bo nie mam pojęcia. Tak szczerze powiedziawszy. Podejrzewam, to powinienem na północ chyba lecieć, a północ będzie w drugą stronę kompletnie. Więc muszę obrócić się o 180 stopni jeszcze. Nudzę. Nieprawda. Kerbale nie są nudne, nigdy nie są nudne. Ja to po prostu zmieniam, bo chcę zadokować do naszej... O jest i ten nasz punkt, do którego chcemy... Jezuska mój, obróć, stój! Ej, no i wywaliło znowu, kurde. Cholera jasna. Prawda, że... Prawda, bo mało czat czytasz. No mało, kurde. Cholera, trochę niestabilna ta wersja. No dlatego, że to jest wersja nadal w budowie, że tak tujmy. Kurde, felas. No zdarza się i tak, no niedobrze, ale się zdarza, no. Jest to nadal wersja, na którą ludzie pracują. Jako tako, więc tutaj... Aha, dobra, tam i tego, zaraz, jest taka sprawa, że Skanki Manki napisał, że wysyła przeprosiny o XPDXTV, który gościu do nas pisał, że był idiotą na naszym streamie i chciałby przeprosić. Jako, że jest zbanowany, to niestety nie może nas przeprosić za to, że był idiotą. Moskit, za mocny masz komputer, możliwe. O, dobra. Jeszcze jedno podejście do Kerbali dzisiaj, damy sobie siana i odpalimy Far Cry'a. Spróbuję zadokować w końcu, kurde felas. Mnie to lekko zaczyna irytować. Gimbaza przejmuje ten stream, no to akurat żadna nowość nie jest. To nie jest żadna nowość. Okej. Gimbaza od wązajów, o mój Boże. Namcia nas zdradziła. Jak to? Namciu, co żeś zrobiła? Gdzieś tu jest w ogóle? Aha, jest Namcia, jest. Dobra, czy ten nasz projekt nadal lata? Lata, więc możemy tutaj sobie skorygować ten nasz lot. Fajnie. Nie ma Far Cry, tylko Kerbale. Nie no, trzeba zrobić tego Far Cry'a, muszę go w końcu obadać, bo ile można? Ile tak można, no, powiedzmy sobie szczerze. Że to trochę za długo trwa. To męczenie tych Kerbali. Dobra, gdzie mamy tą Franię? Franiu, chodź do papy. Tu mamy te nasze Descending Node, czyli tą różnicę, rozbieżność w naszych osiach nachylenia. Jezus, trochę mnie przechyliło. Mi się średnio podoba. Moski, ty masz Far Cry'a czy... Tak, mam, oczywiście, że mam. Znaczy oczywiście, w sumie to takie wcale nie jest oczywiste, tak? Ale udało mi się dostać. I podałoby w końcu go ogarnąć, jak mówiłem już. Tak już powoli najwyższa pora, jeżeli tak mi się wydaje, tak? Teraz samoloty. Nie no, samoloty już dzisiaj nie. No i już. Prrr, rumaku, prrr. Okej. Dobra, zaraz do tego Descending Note'a dolecimy i będzie dobrze. Coś... Czemu mogę przyspieszyć jeszcze czasu? Ciekawa rzecz.
O. Moskit, masz Hitman Absolution? Nie, nie mam i raczej nie będę miał. Raczej nie spodziewałem się, że miał Hitman Absolution. Dobra, i teraz będzie... Okej, okay, nasza wizorbita jest prawie równa. I już... Czy jeszcze trochę? Jeszcze tyćkę dosłownie. Dobra. Już jest git. Już jest dobrze. Czy teraz tylko dolecić do Frani i wyrównać ładnie naszą orbitę? Tak szczerze powiedziawszy. I będzie dobrze. I będzie dobrze teraz. Więc muszę troszeczkę się teraz obliczyć, a to chwilę potrwa. Więc zrobię to lepiej zawczasu. Więc tak, nasze orbity są równe. Więc to już jest dobra rzecz. Więc teraz tylko zrównać orbity pod względem wysokości. A, mimo że mamy pomoc z tych manewrów, to nadal wcale nie jest tak różowo i tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Prawdę powiedziawszy. O, hamuj! Hamuj! Wykręć! Okej. Okay. Dobra, dodajmy manewr. Co z tym manewrem będzie? Zwiększmy go. Teraz mamy 160 km. Chciałbym, żeby ta orbita też była w miarę jako tako równa. 126, 149, 158, ok. Będzie w miarę równa, czyli najwyższy punkt będzie 160 km z mini hakiem, a najniższy będzie 158, czyli bardzo, bardzo fajnie. Zawczasu możemy sobie ustawić nasz pojazd w tym punkcie takim, w którym będziemy musieli wykonać spalanie, przyspieszenie. Okej. Okej, dobra. Jest dobrze, jest git. Moski, co z Black and White 2? No, nie wiem w sumie. W sumie to nie wiem. Muszę coś pomyśleć, czy coś warto z tego robić, czy nie. Czy może inaczej, czy będę jeszcze coś z tego robił, czy też nie. Dobra, 30. Kuźwa, znowu się zawiesiło. Znowu się zawiesiło. Kurde. Cholera. Dobra, to na dzisiaj chyba starczy. Krybale dzisiaj nie chcą już współpracować. Dzisiaj nie chcą współpracować, więc na dzisiaj GG. Dobra, włączaj FC3. Tak, zaraz odpalimy Far Cry'a 3. Zaraz powiem Far Cry 3. Zobaczymy, czy on w ogóle da radę się streamować. Czy on da radę streamować się, czy też nie da. Kurde, no szkoda, że się tak... No trudno, że tak się, kurczę, crashują. No to jest wersja nadal testowa, więc nie ma co oczekiwać cudów. Dobra, to parę minut przerwy. I sprawdzimy, czy to Far Cry 3 w ogóle działa, czy mogę je odpalić. Nawet nie wiem, czy ono będzie działać, nie? Tym jest cały beton tak naprawdę. Dobra, widzimy się później. Pa. Pa, pa.